Siemanko, Osahir. Siemanko, Osahir. A to jest odcinek budowy domku. Odcinek pierwszy. Odcinek bardzo, bardzo pierwszy. Odcinek najpierwsiejszy z najpierwsiejszych. Najbardziej hardkorowy, najbardziej odkrywczy, najbardziej zagadkowy. Co to w ogóle za dwóch typów i czemu, co oni w ogóle robią? Ze swoim... Czemu oni tak daleko weszli, tak wysoko weszli? No bo tu będzie budowany domek na drzewie podobno, nie? Podobno tak, ale już widzimy pierwsze przeszkody. No, już pojawiają się pierwsze przeszkody. A mianowicie takie, że jest kur wysoko. Jest wysoko, no. To jechaliśmy na miejsce. Jak myślicie, co to znaczy? Wkrętarka. Ta podkaszarka. Piła spalinowo. Młotki, sprzęt do nagrywania, rzeczy do spania, do spinaczki. I Mikołaj! Siema! Elo mordo! Yo! Że oni jeszcze tego nie wiedzą, nie? Czy się podzieje, to najpierw ty to musisz zweryfikować, mistrzu. No, ale prawdopodobnie się dzieje. Najgrubszy projekt mojego i twojego życia prawdopodobnie. No, mojego to na pewno. Jaka jest historia w ogóle tej działki? O co tu chodzi? Tu się działo bardzo wiele. Przed rokiem 2010 Borycy tu wybudowali fajną chałupkę dla nas wszystkich. No niestety w tym 2010 roku była taka mega powódź, dość słynna w całej Polsce, tutaj w okolicach Góry Żar. Wszystkie te strome zbocza, które są tutaj w okolicy, mocno się osunęły. No a to spowodowało właśnie takie... No, takie cuda. Patrzcie, co tu się dzieje. Fajna miejscowa, też lokalizacja ekstra, bo tu zaraz przy jeziorze. Jako że ten dom już się nie nadaje w ogóle do mieszkania i byłoby tu mega dużo roboty, trzeba ten dom rozebrać, później postawić nowy, a działka jest i tak nieużytkowana, to my tutaj postanowiliśmy zrobić domek na drzewie. Czyli w sumie pierwszy taki projekt w Polsce. Jest to mega gruby projekt, jest to mega wielkie przedsięwzięcie, będzie to dużo kasy kosztowało. Dużo czasu przede wszystkim. Dużo czasu przede wszystkim. Już patrzymy, a co dzisiaj będziemy robić, to, no, to się możemy nie wyrobić dwa dni. I tak jak gadaliśmy, tutaj 10 lat nikogo nie było, a my teraz musimy to doprowadzić w ogóle do jakiegoś minimum porządku. A później plan jest taki, żeby tu wysprzątać to wszystko maksymalnie ile idzie, w sensie dojazd, żeby tu wjechać na działkę, zaparkować samochód, powyciągać wszystkie rzeczy i plan jest taki, żeby już dziś wbić się na te drzewo, na linach, bo mamy cały sprzęt spinaczkowy, sprzęt do nagrywania, drona, wszystko. Wbijamy się już dzisiaj na linach na te drzewo I będziemy dyndać. Chcemy opasać te drzewo linami, w sensie tak jakby belkami, później linami, żeby nie uszkadzać drzewa i potem na tym budować domek. Będziemy tu dzisiaj spać w nocy, zostajemy tu na noc. Oczywiście nie będziemy spać w tym domu, bo to byłoby za niebezpieczne. Wzięliśmy sobie hamaki. Ale no tak gadam, dzisiaj będziemy sprzątać, może jeszcze dzisiaj się uda nam wejść na liny i ruszyć na drzewo. Także jest co robić i mamy nadzieję, że przybędzie trochę widzów na kanale, bo jednak projekt będzie gruby i ciekawy, serio. Kurde, gotuj z polniokami. Ale kurde tego... No bo to wali jak szalony, nie? Dobra, ja kończę, muszę mieszać. Dzięki dobreliny.pl za pomoc, za wsparcie. Teraz właśnie będziemy zarzucać lina na te drzewo. Taką chudziutką na razie, żeby ją łatwiej było zaciepnąć. Właśnie, teraz chudziutko, potem do niej podepnemy grubszą linę, lina statyczną tak zwaną. I będziemy na niej podchodzić za pomocą, sami zobaczycie czego. Co, ja jestem ciekawy jak ty się wspinasz na tych. Co myślisz, że amator ja? No jest. Ratownicze będę. Oh, jest. Się nie rozwiążę. Prima. A w ogóle kajty to będziesz zarzucał. Pierwsze, tak wyżej. Chcę, to
o tą, nie? Tą pierwszą. A może spróbuj od razu na max. Na pierś, to jest nienormalny. Czemu? Nie ma rzeczy niemożliwych. Włożymy, no, co? To pierwsze wchodzenie, nie, ziomek? No. O kurde. Osa mnie wykolegował. Powiedział, że mam tam iść pierwszy. Bo tyś jest lżejszy. Ja się trochę martwię osobiście, no ale... No co? Weź się już lepiej zaprzyj tam czymś, bo mi to nie wygląda za dobrze. Projekt łatwy nie będzie. Czemu tak twierdzisz? Bo... Kurde, transport tych wszystkich rzeczy tutaj... Ale to będziemy wciągać! Najgorzej zacząć, ale jak już to zaczniemy, to będzie ogień. Obczajcie, jakie to drzewo jest wielkie, nie? Jest tak dość szeroki, tak mi się przynajmniej wydaje. A teraz obczajcie, Mikusia, jak jest wysoko. Weź jeszcze, tam są u mnie w plecaku, takie kąski, takie okrągłe kąski tych lin. Żeby zrobić właśnie takie taśmy, tylko że z lin zrobione. Dobra. O stary! O stary! Co tyś? Co? No. I ten widok na to jezioro to jest masny fest. W najgorszym wypadku ta choinka by nas jeszcze mogła uratować. I tak nie daj Boże, żeby w nią po prostu wskakiwać, co nie? W najgorszym serio wypadku już. Jest wysoko. Tak kurczę nie wydaje jednak faktycznie, jak się patrzy z tej atresoli, no. Znaczy z tego... Z tarasu, bo tam jest taras, my tam mamy wszystkie rzeczy. Ale teraz tu faktycznie jest wysoko. Jest wysoko. Patrzcie, jeszcze tu jest wielki spad, to z tej strony to już jest w ogóle tak wysoko, że to jest niepojęte, nie? Ale ogólnie teraz jest najważniejszy moment w sumie całej budowy domku na drzewie, bo teraz podejmujemy najbardziej odpowiedzialne decyzje i najważniejsze decyzje, nie? W zasadzie, no bo stary, jeżeli teraz źle to poplanujemy, to potem będziemy sami sobie robić podgórka, nie? No trudno się nie zgodzić. Mamy jutrzejszy cały dzień, dzisiaj już też kawał dobrej roboty odwaliliśmy. Żeby nie wariować, to dzisiaj dobrze wszystko poplanujemy, żeby jutro nie było lipy. No i w zasadzie ten odcinek na dziś byśmy już zakończyli, nie? Jeżeli wam się podobają takie budowy, takie tworzenie czegoś, no nie ukrywamy, że fajnie bo jakby to ktoś oglądał, fajnie, żeby ktoś to docenił i... Fajnie, jakby ktoś tym pomógł. A ta pomoc z waszej strony to jest po prostu robienie zadymy pod filmikiem, czyli komentarze, lajki. No i tyle, nie? Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Będą daily vlogi, z każdego dnia budowy będzie vlog. No i ogólnie będziemy pokazywać co, jak. Możecie pisać później w komentarzach, no, co wy byście pozmieniali, co byście... Wasze propozycje, jak wy to widzicie. I tak będziemy robić, nie? Także dzięki za oglądanie. No a jeszcze jutrzejszy dzień jest, nie? No tak, no ale na dzisiaj to już koniec. A czy będą dwa vlogi z tego? No jasne, to będzie stary daily vlog, nie? Chcemy raczej to w formie vlogów prowadzić, żeby było więcej materiału, robić to najbardziej ciekawe jak to możliwe. I tyle, nie? I tyle. Dzięki. Tyle i do jutra. Yo. To był dobry dzień, nie Mikuś? Dobry, niedobry, no. Ale zrobiliśmy hektar roboty. No, trochę tak. To się tak wydaje, nie? Mało było, ale... Nie, dużo było, dużo. No.